Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Witajcie kochani, wracam po dwudniowej przerwie, bo moje ciało zarządziło odpoczynek od pokazywania się, więc musiałam go posłuchać. No ale już jestem, już wracam. Wracam z moimi opowieściami o energiach, które widzę, które maluję, które się tam do mnie dobijają i proszą, żeby o nich opowiadać, żebyśmy mogli się z nimi zaprzyjaźnić, bo one chcą nas wspierać, chcą nam pomagać. Cześć Agatko, chcą być z nami w tym procesie, który przechodzimy jako ludzkość teraz. Więc opowiadam też o polu Ziemi, o tym, co się dzieje w energiach, o tym i o tym, jak możemy tutaj się wzajemnie wspierać i dopingować, motywować, inspirować, tak żeby to szło w dobrą stronę. Cześć Agnieszko. Cześć dziewczyny, fajnie, że jesteście. Jestem jeszcze tutaj, tak pomyślałam, że po tej przerwie to jednak się te dwa dni pojawię tutaj u siebie, a potem spróbuję się przenieść na tą moją stronę Anioły i nie tylko i tam będę robić te transmisje, dobrze? Bo tam, no bo tak, tak mam robić. No, chciałabym trochę rozruszać tę stronę, żeby ona taka była bardziej żywa. Także od poniedziałku będę na Aniołach i nie tylko, dobra? A dzisiaj tak, słuchajcie, ponieważ u mnie jest w ogóle wszystko super, fajnie, pięknie. Cześć Krysiu. Cześć Ksenia. Nic się takiego strasznego nie dzieje, żadne tam procesy. Więc jeżeli coś jest takiego trudnego dla Was, to możecie napisać. Możecie powiedzieć, z czym się mierzycie i możemy sobie to jakoś tutaj wspólnie ogarnąć. A jeżeli nie ma nic, to ja dzisiaj dla nas wylosowałam kartę z tych moich kart Aktywacja Mistrza. Gdzie są właśnie te wszystkie energie, które maluję i które bardzo chciały się znaleźć w tej talii po to, żebyśmy mogli aktywować tego mistrza w sobie. Ja wiem, że to słowo jest takie, zdaję sobie sprawę, że to słowo mistrz jest takie troszeczkę... Może budzić niepokój i może odrzucać, bo wiem od paru osób, tak jakby z zewnątrz, że anioły są takie fajne, ale mistrz to już jest taki, jest wymagający i te karty rzeczywiście są wymagające, ale tutaj ten mistrz jest taki, chodziło mi o to, żebyśmy zmienili trochę podejście w ogóle do słowa mistrz, bo rzeczywiście mistrz kiedyś kojarzył się z kimś, kto był przede wszystkim sam, kto cierpiał za miliony, kto gdzieś tam wylądował na krzyżu albo został zamordowany i tak dalej. To było takie obciążenie na tym słowie, na tej energii i to nas troszeczkę tak... To może rzeczywiście zatrzymywać i może spowodować coś takiego, że nie chcemy tam w ogóle podchodzić. Mistrz jest w ogóle taki sztywny, wszystko wie najlepiej, jest nieomylny. Nie? To są takie słowa, które od razu przychodzą nam do głowy, jak słyszymy słowo mistrz. Mistrz jest taki właśnie, jest taki na dystans do ludzi, siedzi gdzieś tam na jakiejś górze, jest samotny, prawda? To są takie... Ja wiem, że za tym słowem kryją się właśnie takie skojarzenia, takie programy, ale tutaj ten mistrz jest inny. On ma być, jest ludzki, jest taki, jestem dziś z nieufnością do kobiety. O, no, to jest mocny temat.
To zaraz sobie wejdziemy. Tylko skończę. Mistrz jest taki, ten nowy mistrz, mistrz nowej ziemi, mistrz tych czasów jest przede wszystkim ludzki. To bym chciała zaznaczyć, że on jest ludzki, może popełniać błędy. Widzi, że każdy jest mistrzem. Wie, że nie jest sam, bo wszyscy naokoło niego są mistrzami. I taką energię tutaj ja zawarłam w tych kartach, i taką energię chciałabym, żebyśmy sobie aktywowali w sobie. Ma poczucie humoru, jest spełniony, ma życie takie pełne radości, lekkości, obfitości. Potrafi połączyć ducha z materią. Taki mistrz. Dobra, zanim powiem, jaką kartę wyciągnęłam dla nas, jestem dziś z nieufnością do kobiety. No, to jest taki temat rzeczywiście, gdzie trudny. Wiem, że trudny i ciężki i bardzo, bardzo w nas kobietach on pracuje, dlatego że ze strony matek, ze strony przyjaciółek często spotykało nas dużo przykrych rzeczy. I wiem o tym, że tak jakby zdrada od strony kobiety, od strony siostry, właśnie siostry, matki, przyjaciółki, dużo bardziej boli niż zdrada ze strony mężczyzny. Tak, wiem, że to jest bardzo, bardzo ciężka energia, taka, która rzeczywiście potrafi przygnieść i przytłoczyć, dlatego że my, kobiety, powinnyśmy się trzymać razem, powinnyśmy się wspierać i na pewno nie powinno być między nami rywalizacji, takiej zazdrości, zawiści, jakichś takich niefajnych rzeczy. A wiem, że to jest. Czuję się, jakby moja gościnność została nadużyta. Dobra, pewnie sobie pogadamy dzisiaj o tym, Ksenia. Bo to jest jakby trudno też mi teraz bez konkretnego przykładu też opowiadać o tym. Dobra, ja Wam powiem, jaką dzisiaj kartę wyciągnęłam dla nas z tej mojej karty. Karta linie czasowe. To jest w ogóle jedna z moich ulubionych kart. Linie czasowe mówią nam o tym, że zobaczcie, my jesteśmy w środku, nie jesteśmy w tym centrum tutaj. I teraz w zależności od tego, i to centrum, to jest nasze serce. I teraz, jeżeli jesteśmy w sercu, może tak, w zależności od tego, czym emanujemy, czym promieniujemy, wchodzimy w różne linie czasowe. Tych linii czasowych jest tutaj pełno, nie? W zależności od tego, jaką mamy w danym momencie wibrację, jaki mamy nastrój, jakie mamy emocje, to przechodzimy do linii czasowej, która odpowiada dokładnie tym naszym wibracjom, tym naszym emocjom, naszemu nastrojowi. Jeżeli budzimy się rano i mówimy: o Jezu, znowu trzeba wstać, znowu trzeba coś zrobić, znowu te obowiązki, znowu będzie strasznie, to już wprowadzamy wielką machinę w ruch i właśnie przesuwamy się do tych linii czasowych, do takiej linii czasowej, która będzie nam potwierdzała to, co jest w tej naszej energii, to, co jest w tym naszym polu, czyli będzie do nas przyciągała jakieś ciężkie, niefajnych ludzi, takich, którzy będą nam pokazywali,
jakby będą nam odbijali, jak w lustrze, to nasze nastawienie. Będą się pojawiały sytuacje, które będą nam potwierdzały, no tak, wszystkie, życie jest straszne, życie jest ciężkie, rzuca ci kłody pod nogi, nie mam już siły, już nie daję rady. I wchodzimy, wiecie, wchodzimy w tą linię czasową taką straszną i idziemy, i ona idzie tak jakby do dołu. Jest coraz gorzej. Dlaczego? Dlatego, że zaczynamy od tego naszego, jakby od nas samych, od tej naszej jednej pojedynczej energii, ale jak wejdziemy w ten tunel taki właśnie tego narzekania, marudzenia, tego, że jest źle, to dochodzą tam coraz, to tam zbierają się energie innych osób, które myślą tak samo jak ty, więc zamiast coraz lepiej, to wchodzisz, naprawdę możesz sobie wyobrazić, teraz mi się tak pokazało, że wchodzisz w dół, taki schodzisz po schodach i jest coraz ciemniej, coraz bardziej jakieś tam tu pajęczyny, tu jakieś pająki, tu jakieś szczury latają. Wyobraźcie sobie, nie? Że pozwalając na to, żeby w taki sposób zacząć dzień z takim nastawieniem, jeżeli w to wejdziesz, to jest dramat. To wchodzisz i jest coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, bo już nie jest to tylko twoja energia, ale też energia, bo to jak magnes przyciąga do ciebie takie same energie. Czyli będzie cię to otaczało coraz bardziej i będzie ci naprawdę trzeba mieć dużo w sobie siły i takiej właśnie świadomości, żeby wyjść z tej piwnicy, żeby sobie poradzić, żeby ciebie to nie przygniotło, nie ścisnęło, nie stłamsiło tak, że już tylko wziąć sznur i się powiesić. Więc żeby, jeżeli widzisz, że idziesz w takim kierunku, że poprzez swoje myśli, poprzez to, co sobie tam myślisz, to, co oglądasz, to, co czytasz, jeżeli widzisz, że idziesz w dół, jest coraz gorzej, coraz ciemniej, to trzeba się zatrzymać się, powiedzieć: a halo, halo, stop, 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 gdzie ja idę? Czy to należy do mnie? I znowu sobie zadaj pytanie, do kogo to należy? Czyje to są myśli? Czyja to jest prawda? Czy to jest moje? Czy ja się z tym dobrze czuję przede wszystkim? Może to być twoje, ale czy ja się z tym dobrze czuję? Czy ja chcę dalej w tym uczestniczyć? Jeżeli mówisz nie, nie, ja nie chcę, ja chcę doświadczać lekkości, radości, szczęścia, spełnienia, to zatrzymujesz się i teraz właśnie, i zobacz, wracasz do tego swojego centrum. Tym centrum jest twoje serce. Jeżeli się zatrzymasz, usiądziesz, zamkniesz oczy, nie wiem, włączysz sobie jakąś swoją ulubioną muzykę albo muzykę, która ciebie uspokaja, która sprawia, że poczujesz przez chwilę chociaż spokój, jeżeli sobie wejdziesz w to serce i zapytasz, dobrze, to jak ja się chcę czuć, to czego ja chcę doświadczać? Pierwsza rzecz, taka najbliższa tego miejsca, w którym jesteś, tak? Jeżeli jesteś w takim strasznym dole, w takim stresie, w jakimś takim, w czymś, co cię bardzo przygniata, to nie wyskoczysz od razu na miłość bezwarunkową i euforię, tak? Tylko małe kroczki. Pierwszy moment, pierwsza jakby przeciwstawna emocja do na przykład do takiego stresu, do tego, że nie wiem, Boże, co ze mną będzie, co się dzieje, nie wiem, co mam robić. Pierwsza taka najbliższa emocja według mnie to jest spokój, nie? Spokój, żeby wejść, żeby się uciszyć, wyciszyć ten szalejący umysł i się uspokoić i się zatrzymać. I na przykład, zobaczcie, włączasz sobie jakąś mantrę i zaczynasz sobie śpiewać swoją ulubioną albo cokolwiek. Zaczynasz sobie śpiewać po to, żeby wyłączyć ten szalejący umysł, który prowadzi cię tam gdzieś do tej otchłani. Zostawiasz to i zaczynasz sobie śpiewać. Zaczynasz sobie śpiewać na przykład, nie? Albo zaczynasz tańczyć.
I później pomału, pomału pracujesz tak, w taki sposób świadomie ze sobą, z tymi swoimi myślami, z umysłem, ze swoją energią, żeby pomalutku przenosić się w zupełnie inne emocje, żeby przywoływać do siebie zupełnie inne odczucia, inną wibrację, wchodzić w wibrację spokoju. Później i pomalutku, pomalutku pojawia się, może się pojawić po spokoju takie zaufanie na przykład, że się zatrzymasz, wejdziesz w to serce, spytasz się, to co mam robić, to co mam teraz zrobić, to co jest najważniejsze, to gdzie mam iść, to co, pokaż mi drogę, to serce ci pokaże w obrazie, nie wiem, usłyszysz w radiu, w muzyce, książka jakaś ci przyjdzie do głowy, czy ktoś się pojawi, czy przyjaciel, czy nagle właśnie wskoczysz na Facebooka i coś się fajnego pokaże. I idziesz za tym, i ufasz, idziesz za tym, bo to serce, ono cię do tej piwnicy nie będzie wprowadzać. Pokaże ci takie przestrzenie, gdzie będziesz się czuł, czy czuła dużo lżej, dużo bardziej radosna, gdzie pojawi się pomalutku ta radość, pojawi się nadzieja, pojawią się takie emocje, takie uczucia, takie myśli, które będą ciebie pomału właśnie przenosić z tej, powiedzmy, że gdzieś tam jak wpadłaś w ten czarny dół, będziesz wychodzić, przesuwać się do innych linii czasowych, do takich, które służą twojemu najwyższemu dobru. Tam, gdzie rozwiniesz te skrzydła, gdzie te skrzydła nagle ci się otworzą i będziesz mógł albo mogła polecieć. Naprawdę, naprawdę to działa i to funkcjonuje. To jest, ja tego wiele razy doświadczałam tego, że mam live'a. Nie brałam go. To położyłam ci na szafce, Zuzia. To nie wiem, nie zabierałam. Sorry. Naprawdę wiele razy doświadczałam tego, że jak świadomie się zatrzymałam i zaczęłam wybierać inne myśli, inne emocje, inne uczucia, to cała rzeczywistość, ponieważ przechodziłam do innej linii czasowej automatycznie, bo to jest tak, że te twoje wibracje od razu są w stanie cię przenieść do innej linii czasowej, gdzie nagle dzwoni telefon, nagle pokazuje się. Na przykład pojawia się jakiś klient, gdzie na początku byłam w stresie, że nie mam pieniędzy, nie zapłacę za jakiś rachunek, ale jak wychodzę stamtąd i skupiam się na tym właśnie, co mnie zasila, co mnie karmi, nagle okazuje się, że coś tam sprzedam obraz, pojawi się klient i zmieniam zupełnie swoją rzeczywistość. Doświadczałam tego wiele razy i wiem, że to działa, i wiem, że to jest, że tak naprawdę jest, i że to wszystko zależy od nas, zależy od tego, na czym my tą swoją uwagę skupimy i co zasilamy, co wybieramy, przede wszystkim co wybieramy, jeżeli czujesz, że to miejsce, w którym jesteś, jest do bani, do kitu, nie chcesz tam być, to zatrzymaj się, zobacz, gdzie jesteś i później zdecyduj. Aha, dobra, jestem tutaj, dlatego że. I przypomnij sobie, bo myślałem tak i tak i tak, co mnie w ogóle tam wprowadziło. Aha, dobra, już wiem co, w związku z tym zatrzymuję się, podejmuję decyzję. Dobrze, ja wybieram inaczej. Dzisiaj wybieram inaczej. Dzisiaj skupię się
na tym, czego chcę doświadczać, w ogóle czego chcę, zapisać sobie, czego ja tak naprawdę chcę, do czego ja dążę, czego ja pragnę, jakie mam marzenia. Naprawdę tego nie wiemy przeważnie. Przeważnie sobie tak funkcjonujemy na tym autopilocie i tak w zasadzie to jest taka egzystencja zamiast takiego świadomego tworzenia. Bo to, że wszyscy jesteśmy mistrzami i wszyscy kreujemy swoje życie, to jest też fakt. I teraz tylko zobacz, czy kreujesz świadomie, czy kreujesz nieświadomie. Przeważnie kreujemy nieświadomie, dlatego że nie jesteśmy świadomi, nie zwracamy uwagi na swoje myśli, na swoje słowa, na swoje... Przeważnie na myśli i na słowa. To jest bardzo ważne, jakie myśli cały czas są w naszym umyśle. I trzeba zrobić ten wysiłek, żeby je świadomie przeprogramować, zmienić. Zmienić na takie, które będą Cię przesuwały do tej linii czasowej, najlepszej dla Ciebie. Też można sobie dać taką intencję. Na początku dnia, jakie myśli, jakie słowa, jakie moje działania będą dzisiaj przesuwały mnie do tej linii czasowej najlepszej dla mnie. Można sobie zacząć dzień od takiej intencji, na tym się skupić. I skupiasz tam tą swoją uwagę i naprawdę to się dzieje, naprawdę to płynie w tamtym kierunku, w takim kierunku, w którym Ty chcesz, a nie w takim nieświadomym, że to gdzieś, że nie masz na to w ogóle żadnego wpływu, że to sobie po prostu tak gdzieś tam się rozlewa bez sensu. Dobra. Dobrze, kochani. Mam nadzieję, że coś tam... Dobra, że coś z tego weźmiecie dla siebie wartościowego i cennego. Będzie Wam to pomagało w tym, żeby zmierzać w kierunku najlepszej dla siebie linii czasowej. Tam, gdzie jestem w radości, w lekkości, w obfitości, w zaufaniu, miłości, szczęściu, w spełnieniu. Jak się na tym skupiamy, to naprawdę, naprawdę tak się dzieje i tam się przenosimy, do takiej rzeczywistości się przenosimy. Dobra, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Zapraszam na jutro na 11.11 jeszcze tutaj, a później będę już od poniedziałku na aniołach i nie tylko. Dobra, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do jutra. Buziaczek, pa, pa.